Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0, gdzie gram, komentuję ruchy, gram na 10 minut. Przy okazji zapraszam 13 lutego na darmowy trening z Gambitu Hetmańskiego. Będę omawiał ostre warianty, ciekawe rzeczy się pojawią. Żeby się tam pojawić, to trzeba wejść w link szachuś.pl. Podlinkuję go w komentarzu oraz w opisie filmu. Czekam cierpliwie na przeciwnika. Tutaj ranking już jest 2254. Przypominam, że zaczynałem z rankingu 500. Speedrun 4.0. O, mam gościa 2395. Niech będzie ruch C5. Od razu tylko sobie zerknę na przeciwnika. Co tam u niego w trawie piszczy? Partię 920. 7 listopada założył sobie, założył nick. Ok, dobra, bo się zamyśliłem. Jest, zagramy sobie chyba wariant Najdorfa, skoczek na F6, skoczek na C3 prawdopodobnie i A6 będzie, słuchajcie, czysta prowizorka. Goniec G5 to jest jeden z lepszych ruchów, znaczy ostrzejszych posunięć na pewno. Z tego co kojarzę, to jest takie posunięcie jak skoczek D7. Nie chciałbym za dużo kombinować, więc może tak nie zagram, tylko zagram po prostu E6. Wiem, że taki ruch istnieje, ale obawiam się, że mogę wpaść tutaj w pewne pułapki. Hetman C7, schodzę w ogóle ze związania i będę kombinować dalej. Skoczek na D7 przyda się zawsze. I teraz pytanie, czy jest taki ruch. Powiem wam szczerze, nie wiem jak to się gra do końca. Goniec E7. Są to rzeczy na pewno niełatwe. Taki ruch, H6, tak, G5, tak, wejście. No H6 zagramy, jeszcze nad G5 się zastanowię. Ale chwilunia. A ja nie mam takiego bicia potem? A, w ogóle wariant Najdorfa jest tak ostrym wariantem, że to trzeba się naprawdę bardzo mocno orientować. Przeciwnik jednak postanowił wybić. Mam do wyboru też takie bicie pionkiem, to też mi się bardzo podoba. Bicie skoczkiem? Skoczkiem nie, gońcem bardziej chyba. Też tutaj mogą być wjazdy. Biję pionkiem, zostawię sobie króla w centrum. Przyczaję się. Jest F5, tak, no to jest wymuszenie tego, żeby zagrać tutaj i skoczek mi wleci, więc skoczek E5 muszę zagrać prawdopodobnie, zaatakować tego hetmana. Skoczek też znajduje dobrą placówkę i potem goniec D7 z planem wieża C8 i B5. Mogą to być ciekawe rzeczy, już mi się podoba, tyle że widzę, że przeciwnik będzie kombinował. Tutaj mi zagrasz, bo jak zagram tu, to mi zagra tu i będzie groziło bicie. A no właśnie. A jak zagram tak, on zbije, to dalej będzie tutaj groziło bicie. I to jest właśnie to. I to jest właśnie to, jeśli chodzi o Sycyla. Nie wiesz, to nie graj. No tak, ładnie zagrał tutaj przeciwnik. Zastanawiam się, czy jakiś hetman C5 nie trzeba wrzucić. Brakuje mi troszeczkę tutaj teraz zagrania typu goniec na D7. On wjedzie tu. To są konkretne zagrywki. Ale mogę królem zejść. Dobra, goniec D7. Jak zagra mi tak, to może król F8. Bicie, bicie. Aha, on od razu do szacha, ok. Wybijam pionkiem, da szacha. Mogę tak, tylko to mi nic nie daje. Król D8. Bardzo mi się trochę to nie podoba. Tak i tak. Nie no, strasznie tutaj pod pociąg wejdę raczej. Myślę, że tutaj muszę zagrać królem na D8. Niech będzie król D8. Wygląda dziwnie. Możliwe, że to jest słabe. No, a szkoda, że po szachu nie można zrobić długiej roszady, co? Długa roszada by rozwiązywała wiele problemów.
Pozycja ostra. Tu i tu. Długa droga przede mną. Albo. Właśnie, król też zwiewam. To też jest jakiś znak. Dobra, uciekam. Król C8. Roszada na raty. Kto robił kiedyś roszadę na raty? Słuchajcie, zrobię tą roszadę na raty. Albo B6 i król B7. Coś takiego. Możliwe, że to nie jest najlepsze. Tutaj. Już widzę, już widzę, już widzę, bo jak zbiję, to mi zagrasz tutaj. Muszę tak chyba. Tutaj wybicie, wybicie. Tu jest problem, co? No jest tutaj problem. Zagram tak, on mi zbije. Najgorzej, że skoczkiem może też zbić i wejść tutaj. No jednak mój brak doświadczenia w tym debiucie niestety jest bardzo widoczny. Tam i tak trzeba było szybciej tego skoczka stamtąd wyganiać. Chyba tak muszę zagrać. Jeszcze raz to przeanalizuję. Tutaj, tutaj, tutaj i będzie atak tak. Nie mam wyjścia, muszę zagrać w ten sposób. Oddać pionka i tu wymienić, bo ten goniec był bardzo nieprzyjemny. I hetman C4 bronimy. Oczywiście tutaj chyba nie działa, bo tu, ale wszystkiego się trzeba spodziewać. Taki ruch. No tutaj to wieża. Oj, król stracił tempo, ale to będzie. To jest wór. To jest kompletny wór. Tak, co zbijesz mi pionka? Zagram tak. Żeby te wieże moje jakoś grały. Tutaj. To ciekawe. Tak, chcę zagrać. Tu mi skoczek wejdzie. Tutaj wejdzie. No chyba tak muszę, żeby te wieże scalić. Wieża mnie tu ostro atakuje. Nie mam wyjścia. Muszę wrócić. Tak. I chyba po prostu wieża D8. Wiem, że gram szybko, ale wieża tu się przyda, a król się schowa. Oj, długa droga to była dla tego króla. Pytanie, czy coś takiego, jakieś poświęcenia nie istnieją? Możliwe. Tak, co szach? Aha, taki ruch jest. Ojejku. No strasznie źle zagrałem. Jak co bije tu to wszystko do końca? Muszę. Mój brak koordynacji figur. To najlepszy nie będzie, ale dwie wieże za hetmana. Jakby schować teraz króla fajnie. Ja nie wiem, czy to jest aż takie złe dla czarnych. Szybko chowam króla. Oczywiście dostanę szacha. Go tak niefortunnie sch. To w ogóle chowam szybko króla. Super. No i tak. Gońca uaktywnię. Pionek, no to tutaj zaraz się zajmiemy tym pionkiem. Dobra, schowam króla, żeby nie było żadnych szachów, niespodzianek. Ten król mój zrobił 100 ruchów dzisiaj w tej partii. A co to za pozycja jest w ogóle? Muszę bardzo uważać, a mam tu dwa pionki mniej. To nie jest takie przyjemne w sumie. Bo jak zagram tu, to on mi kopnie tego. Ja zbiję tu. Skoczek wejdzie. No nie, to nie będzie przyjemna pozycja. Jakby tu się do ciebie dobrać? No tak zagram, to tu. Nie, no muszę chyba E5. Chyba tak. Z taką opcją, że tu. Kwestia właśnie koordynacji. No tak. Aha, jak zbiję, to ty mi zagrasz. Tak. Niezłe są tutaj, ale tutaj nie mogę. Nie mogę, bo na końcu jest hetman G6. Dobrze to wyliczył.
Tu wchodzisz, mam przegraną. Dokładnie. Tak, zagram to tu. Tu zagram to tu. Mam w topę. Ja w ogóle zagrałem tak, jakbym tu w topę chciał, co nie? No jeszcze mam. Aha, szacha nie mam. Tutaj to tu. Kompletnie nie mój debiut. Na tym poziomie to już nie jest niestety takie proste. No ale chwila, jeszcze powalczmy. No, ucieknę sobie tą wieżą gdzieś tutaj, powiedzmy. Bo jak dasz szacha, to tutaj. Jak zbiję, to tu i tu. Kwestia, czy on mnie tam gdzieś wyszachuje, czy mi tych wież nie złapie, nie wiem. No teraz, jakby był mój ruch, to gram tak. O! Ale zaraz, to nie dał mi jakiejś szansy przypadkiem teraz? Chwila, tu. A tu nie mogę, bo hetman. A chyba to dobrze wyliczył w ogóle. Chodzi o to, żeby tu nie było szacha, tak? On chce mi dać tutaj opcję. Chce mi zagrać na C7. Nie wybronię się z tego. No dobra, dajmy szacha. Czy zobaczymy, co się stanie. No tak, to jest dobry ruch. To jest dobry ruch. Nawet jak dam szacha, on tutaj. No tak. Tu nie mogę, bo tak. Co tak zbić? Jakaś tam szansa, ale to szansa na co? Na nic. Nie, no muszę tak zbić, nie mam wyjścia. I do góry. Znaczy to jest wtopa oczywiście, sobie z tego zdaję sprawę. A, no tak, tutaj będzie szach. A porobię jeszcze kilka ruchów. To jest kompletny wór. Tak nie mogę, bo mat. Tak, jeszcze tam jakaś siatka matowa. Ale to tylko wizualnie wygląda. Wizualnie. Tak, jeszcze spróbuję, bo tu mam zasłonę po szachu. A, to nic nie daje. Jeszcze liczę na to, że. No właśnie, że tam bym mógł zagrać. Gość tutaj dobrze to wszystko powyliczał. No tak. Dobra, trzeba się poddać. Spróbuję rewanż. Jestem bardzo chętny na rewanż. I gram już tylko teraz swoje rzeczy. Przeciwnik odrzucił wyzwanie. A no tak, zrobił 2400, no przecież. Nowa partia. Wniosek z tego jest taki, żeby nie grać czegoś, czego nie znasz. A ja zagrałem to, czego nie znałem. Wow! Mamy 2435. No robią się zawodnicy, robią się zawodnicy. No tak, gość tutaj jest. Regularsem można powiedzieć, jeśli chodzi o szachy na czeską. D4. Nie no, zagraj, proszę, zagraj ruch. Nie. Zagraj, 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 proszę. Jestem leszczem, ograsz mnie. Zrób ruch, proszę. No się szkoda, jak ucieknie. Jeszcze 20 kilka sekund. Tutaj zobaczymy, poczekamy.
Wariant Najdorfa bardzo trudny. Bardzo trudny czarnymi. Trzeba naprawdę się dobrze orientować. No szkoda. Widzę, że niestety partia zostanie przegrana. Szukam nowej. Już na pewnym poziomie, jak widać, ciężej się szuka przeciwnika. Nowa jeszcze raz. Może rewanż. Szukamy przeciwnika cały czas. Jest, 2308. No i dobra, no to teraz gramy swoje, G6. Goniec G7. Okej, no to zagrajmy ostro. C5 licząc na bicie. Znaczy tak można zrobić, można przepchać, można zagrać skoczkiem. Jest wiele dróg na grę w tej pozycji. Już został przeciwnik zaskoczony. Dobra, wybijamy. Chodzi o to, żeby zrobić tutaj trojaczki. I skoczek C6, bronić pól i zagrać hetmanem na A5, atakować te dwa pionki. Kiedyś widziałem, jak Nakamura grał to białymi i pięknie przepraszam najmocniej, rozpracował gościa. Bardzo szybko. Ale to Nakamura. Czasem mam wrażenie, że niektórzy zawodnicy po prostu starają się grać jak komputer. Znaczy też podpatrują ten silnik i grają jak silnik, co nie? A to trzeba być zawziętym. Różne talenty chodzą po ludziach. Goniec na E3, hetman A5. Oczywiście hetman D2 może być z obroną, to jest normalne. Tak jest. I skoczek F6 z atakiem. Tu plan będzie taki, żeby zagrać roszadę, bierze D8 i D5. Roszada. Bierze D8 i D5. To jest taki główny wariant. Bierze D8. I D5 od razu. Oczywiście bicie w szlocie istnieje. Tutaj odbijam wieżą wtedy. Jakieś E5, może skoczek. Raczej E5, żeby tu nie wskoczyły figury. Ale D5 tak, tu jest opcja wybicia, więc tutaj przeciwnik musi uważać. Ok. Fajnie się hetman też może wrócić. Nie mamy pionka mniej, ale jakaś tam gra jest. Nawet przeciwnik ma parę gońców, więc też można powiedzieć, że ma lepiej. Okej, jest zagranie tutaj. To jest dobre zagranie. Zagramy sobie E5, żeby wstawić gońca i może drugą wieżę. E5 fajnie broni tych punktów. D4, F4. Niegroźne nam zagrania są jak goniec G5 już, bo wieża fajnie broni. Jak się przestawi gońca, wejdzie goniec, to może skoczek przejdzie tędy. Też są fajne opcje. Co innego, jak człowiek już gra pozycję, w której się orientuje. Tak, wymiana hetmanów jest zaproponowana. Jest to też jakaś droga do tego, żeby tutaj mnie zaskoczyć. Pytanie, czy ja chcę wymiany hetmanów? Bardzo możliwe, że tak. Bo już mnie nie zaatakuje. Chociaż mogłem zostawić, bo skoczek mógłby zbić. Ale goniec E6. Z atakiem C5 może być, wieża wróci. Goniec ciekawy jest, nie? Aha, ojejku, przecież tu skoczek wchodzi fantastycznie. Dlaczego ja tego nie zauważyłem? Przyznaję się, bez bicia trochę tego nie zauważyłem i nie doceniłem.
Róża C8, będę się nastawiał na tego pionka. Jeżeli skoczek D5, ładnie mi tutaj wciśnie mi się ten skoczek, niestety. To musiał zagrać królem. Albo nie, królem to w ogóle będzie chyba złe. Przejście skoczkiem, tędy. Coś w tym rodzaju. No, w odpowiednim momencie tego skoczka trzeba będzie walnąć. Może się uda. Skoczek tu na tego pionka najlepiej. Ciężka sprawa. Skoczek C5, tylko że ja nie chcę tam końca zbijać. Ale jakieś wejście. Tu na widełki trzeba uważać. Może w ogóle F5? Przykosić, spróbować tutaj dziabnąć. Może tak, może nie. No właśnie, wymieniać hetmany. Chyba nie trzeba było. Tak widzę, że nic za to nie uzyskałem. Trochę za pochopnie podjąłem decyzję. Zbyt szybko zagrałem, to pewnie też już zauważyliście. Można było na spokojnie. Zawsze można było inaczej. To się tak łatwo mówi. No ale gość myśli. Okej. Też jest w szachach często tak, że jak ktoś się zamyśli, to w pewnym momencie robi po prostu duży błąd. Tutaj chcesz wjechać, tak? To chyba muszę... Chwilunia. Tu. Tu, no muszę tak. Żeby F6. No właśnie, on kombinuje. Według mnie ten ruch nie był najlepszy. Jasne, że on może tak zagrać. A to super, to jak skoczka wymienię tutaj, no to się wezmę za pionka C4. I będę miał strategicznie super pozę. Jeżeli tu, no to też bije. Bije. Nawet chodzi mi po głowie po tym bicie tam, ale to już może być chyba nonszalancja. Raczej odejście na C5. A już poniżej 5 minut na zegarze u przeciwnika. F6 chyba muszę zagrać. Przepędzić stąd tego gońca. On wróci raczej na E3 czy na D2. B6 i coś takiego trzeba będzie walnąć. Aj, słuchajcie, zapomniałem o tym biciu. Bo jeżeli ja zbiję tu, to on ma C5. Zapomniałem o tym wtrąceniu. Czy ja tu się jakoś wykaraskam z tego wtrącenia? Wieża bije na B7? Bicie C5. Król jest na związaniu. Tutaj, tutaj. Aha, no tak, to się wykaraskam, bo tak zagram. Tu. Nie, co ja gadam? Chwila, jeszcze raz. Bicie, bicie, C5. Tu, tu, tu mi wisi goniec. Nie wykaraskam się. Mam długo myśli nad tym biciem, na 100%. Ha, i nie zagrał tak. A według mnie to bicie wchodziło. Czegoś tam się jednak obawiał. Słuchajcie, zobaczcie różnicę czasu, jaka jest. Ja tu gościa zaraz na czas ogram. Może coś tam było, czego ja nie doliczyłem, ale dałem szansę przeciwnikowi policzyć, dzięki czemu mam więcej czasu. On mniej.
Ale myśliciel mi się trafił. Tutaj? Strasznie dziwne posunięcie. Dobra, podejdę królem, żeby skoczek nie wleciał. Jakoś tak czuję, że tu król... Aha, teraz masz taki ruch, ale nie, nie do końca. Nie mam odejścia. Dobra, tutaj tak, tak, tak. Tak, chyba zagramy sobie. On musi chyba tu, a ja tu. I teraz skoczek też nie wejdzie mi tutaj. Przepraszam, kawka tutaj, czy kawka, kawka, czy kawka. No i zdejmuję pionka za chwilę. Poniżej już 2 minut. Ale myślicie, zobaczcie. Pomyślał, pomyślał. No i co, ja chyba tutaj mam strzałkę. Tak po prostu. Odbijam pionka z dobrą grą. Już chyba taka rozpacz, jeśli chodzi o to posunięcie. Tu nie grozi. Tu już są taktyczne motywy. Bardziej tutaj. Tu, to wtedy tak. Tak, tak. A, zbił. To lepiej. Grozi bicie. No i właśnie, pionek odzyskany z lepszą strukturą i gość ma minuty na zegarze. Postanowił uprościć, a tu już wszystko wisi. Po wybiciu chyba strzał skoczkiem. No i cóż, pół minuty na zegarze, drogi przeciwniku. Robi się gorąco. Ok, bicie skoczkiem. Mam bicie tutaj. Też mogę chyba tu zbić, chociaż chyba lepiej tym. I wieżą. Pionek więcej. I tak, tu się broni. Wszystko. Pionek, wieża C5. Wygrana pozycja. Dwa pionki więcej. Jest kompletnie wygrana. No i mamy to. No cóż mogę powiedzieć. Pierwsza partia totalne dno, a druga partia wygrana na czas. Niech będzie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i się czegoś tam nauczyliście razem ze mną. Pozdrawiam. Cześć.